Dobrze, że się nagrywa materiał, bo ja do wszystkich kłamstw się odniosę, czy mogę sobie Państwo to zobaczyć. Do każdego kłamstwa. Włącznie z tym, że chłopcy rozbierają się w garażu. Tak, bo na Orliku być może nie mogli, bo tam stały flaszki i zakreślono drogę. To, że trenerzy pracują za darmo, kolejne kłamstwo. Bo jeżeli ktoś dostaje 275 zł, ale oprócz tego dostaje wynagrodzenie za Orlik 800 zł, to jest skandal. Dlatego, że w tym samym czasie ma zajęcia na Orliku i ma jeszcze trening w tym samym czasie. Dostaje wynagrodzenie w pusie. Fajnie, że się protokołuje, bo mam nadzieję, że pan prezydent czy komisja wyciągnie z tego konsekwencje. Oto po panu. Bo obaj panowie mają umowę. Mówi się, że pan Frelek został odwołany. Nie został odwołany. Sam pisze do pana prezydenta, że zrezygnował z trenera. Zresztą nie miał nawet odwagi przyjść mi tego powiedzieć, tylko powiedział to chłopakom szatni, kłamiąc bezczelnie na całym osiedlu, że ja likwiduję piłkę nożną, że nie będzie piłki nożnej. Totalne kłamstwo. Piłka nożna była, jest i będzie. I się będzie rozwijała, będziemy walczyć o awans, jeżeli chodzi o seniorów i dzieci też będą grały. Trudno mi się odnieść do tych wszystkich kłamstw, które tu padają, bo to są naprawdę wielkie kłamstwa. Jeżeli Państwo chcecie cokolwiek sprawdzić, każdą informację jestem w stanie Wam udowodnić, udokumentować. Ale trudno mi w tej chwili nawet było spisać te wszystkie bzdury i kłamstwa. Atmosfery nie ma. Bo jeżeli ktoś tak bezczelnie na mój temat kłamie, za przeproszeniem, czy są dzieci? Nie ma. Jest. Przepraszam, to nie powiem, jak się mnie wyzywa na Facebookach, na forach. To jest skandal. Jeżeli uważacie, że to są wychowawcy waszych dzieci, to gratuluję. To gratuluję. Bo dla mnie pan Grusik, który na obozie nie potrafi zrobić listy swoich zawodników i rzuca papierami, to rezygnuje z opieki nad dziećmi, to jest skandal. Bo w tym momencie to rodzice do mnie przyszli błagali mnie, żeby jednak go zostawić, bo on wtedy był zwolniony dyscyplinarnie. Ja się upiąłem i powiedziałem, dobrze, niech pan Grusik dalej zostanie. Umówiliśmy się na zarządzie, mam to zaprotokołowane, na zasady współpracy. Niczego nie ruszy. Niczego z tej współpracy. W związku z tym naruszanie dobrego imienia, szkalowanie, kłamstwa wierutne, to są notoryczne. Jeżeli Państwo chcecie, żeby taki człowiek wychowywał wasze dzieci, proszę bardzo. Ale dla mnie to nie jest żaden wychowawca. Pan Frelek? Totalne kłamstwo, tak? Powiem tak, przez kilka lat on nawet nie był kierownikiem sekcji. Bo kierownikiem sekcji była jego żona. Na nią była umowa. Bo pan Frelek mówi, że na niego nie może być. W dziwnych okolicznościach nagle umowa na pana jest na pana wtedy. I powiem tak, ja nie chcę się do pozostałych kłamstw odnosić, bo w zasadzie to dobrze, że się to nagrywa. Tak? Bo tutaj za chwilę trzeba będzie zgłosić do policji, do prokuratury, wyjaśnić. Ja jestem z tego w stanie się wytłumaczyć z każdych pieniędzy. Do panu prawda. Gratuluję naprawdę tutaj co niektórym, tak? Bo jeżeli za zeszły rok jako klub mieliśmy 85 tysięcy dotacji, a w tym roku mamy 3 razy więcej dzieci i klub dostał 70 tysięcy dotacji, to gdzie byli panowie radni na sesji, żeby zawalczyć o pieniądze dla waszych dzieci? Z tym, że jak przyszedłem do klubu parę lat temu i w klubie było kilkadziesiąt tysięcy długów, tak? To nie było chętnych do stowarzyszenia, nie było chętnych, żeby rządzić. W momencie, kiedy za zeszły rok, nie mam jeszcze na wyliczonych kwot, ale jesteśmy kilkadziesiąt tysięcy na plusie jako klub. Nie licząc tej dotacji, tak? Bo dotacja to jest tylko 1/4 tych pieniędzy. To powiecie Państwo, że jest gorzej? Nie. Jest zdecydowanie lepiej, ale najpierw trzeba było spłacić długi wobec ZUS-u, jeszcze inne długi. Jak pospłacamy te długi, to te pieniądze, które są wypracowane nie tylko przeze mnie. I powiem szczerze, że to jest totalne kłamstwo, że ja mówię coś, że coś jest moje. Bardzo na to uważam, odkąd pracuję w MPGN-ie, szanuję pracę wielu ludzi i nawet jak ktokolwiek mówi, że ja coś zrobiłem, to mówię nie, to jest dorobek nas wszystkich. Zawsze podkreślam, nie przypisuję sobie tych zasług, nawet gdybym sam to wyrzucał. I dlatego tak bardzo mi to boli. Bo jako pierwszą decyzję, którą zrobiłem przychodząc do klubu, to zrezygnowałem z wynagrodzenia trenera. To jest ponad 15 tysięcy rocznie. Budżet piłki nożnej był 20. To można powiedzieć, że ja swoją decyzją, rezygnacją z wynagrodzenia, bo pracuję społecznie miesięcznie z złotówki, podwoiłem budżet przynajmniej piłki nożnej. Piłka nożna za rok czasu, ostatni rok, wydała w zasadzie najwięcej z wszystkich dyscyplin. Jest najliczniejszą sekcją. Wszystkich dyscyplin.
się dyscyplinę, tak? Co więcej, odniosę się jeszcze do kradzieży paliwa. Proszę Państwa, skandal, jeśli na zarządzie mówimy wielokrotnie, że sytuacja w klubie jest na tyle dobra, żeby się nie rozliczać z rodzicami, żeby szanować wasz klub, żeby szanować waszą pracę i wasze pieniądze, mamy pełne możliwości, żeby zamawiać busy z profesjonalnej firmy, bo na razie nas nie stać na busy. Być może kupimy autobus, być może będziemy mieli kierowcę, ale to są dużo większe obostrzenia, tak? Ale od pół roku wszystkie przejazdy, jest drugi członek zarządu i wszystkie sekcje potrafią zamówić i jechać busem. Pan Frele jedzie do Aleksandrowa swoim busem, tankuje 40 litrów, a nawet gdyby spali 20. Oczywiście 20 mu wyparowało. Wiecie co? To jest taka dyskusja, jak kierowca powinienem. Jak kogoś zabije, to źle. Jak nikogo nie zabije, to dobrze, że jest. Tak? Nie, dla mnie, jak ktoś ukradł, to ukradł wasze pieniądze. Również z tej dotacji. I możemy sobie wiele takich osób tutaj wydać. Ja do wszystkich się mogę odnieść. I chętnie się odniosę. Ale to, co się w tej chwili stało, to jest dla mnie skandal. Wymierzenie tych dwóch panów. Pan Frelek i pan Prosik. Ja wiem, że oni są toną pieniążną. Może pan Frelek i pan Prosik trochę mniejszy w Niszku, że tutaj ich chwalicie i tak dalej. Ale sami narobili bałaganu, narobili takiego bałaganu w klubie, że ja sobie nie wyobrażam naszej współpracy. Powiedziałem wprost na zarządzie, na komisji, że pan Frelek może być trenerem. Nie widzę możliwości, żeby był członkiem zarządu, żeby podejmował decyzję. Dlatego, że w papierach jest był taki bałagan, że do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, ile mamy zawodników. Część zawodników jest zgłoszonych w ekstranecie. Od pana Prusika do tej pory nie mogę wyegzekwować pełnej listy zawodników. Dziennik trenerski, który mam obowiązek sprawdzać, bo mi tak powiedział prezydent, że mam obowiązek sprawdzać, czy są prowadzone zajęcia, jak są prowadzone, opisywane, to wielka łaska, żeby go przynieść do sprawdzenia, bo on nie ma komunikacji. Na żądanie panów w piśmie do pana prezydenta wywiesiłem specjalnie informacje na tablicy, kiedy jestem w klubie. I w tych godzinach przyjmuję. I przyjmuję w tych godzinach i w każdych innych, jak ktoś chce. Ale dla tych panów jest specjalnie wyznaczone dwie godziny. I też łaskę robią, żeby przyjść, zapytać i porozmawiać. To jest brak komunikacji. Wiecie Państwo co? Mi jest szczególnie przykro, bo ja się w tym klubie wychowałem, tutaj trenowałem, wiele potu wylałem, dojeżdżałem ze Strzemięcina. I powiem szczerze, z dumą przyszedłem do tego klubu i chciałem spowodować, żeby ten klub był klubem nas wszystkich, tak? I moim i Państwa mieszkańców mieście. Wstyd mi jest w tej chwili przed ludźmi, którzy patrzą i czytają w gazetach i te wszystkie kłamstwa oglądają w kablówce. Powiem szczerze, naprawdę wstyd. Nie wiem, czy chcecie Państwo dalej dyskutować. Ja polecam, bo zrobię sobie z tego materiał, wszystkie kłamstwa Państwu opowiem. Dzisiaj kolejne wytykanie kłamstw błędów to jest taka... Rolnika Przemysław Kłotowicz. Zostałem animatorem po śmierci naszego tej trenera Zbigniewa Chojnackiego. Od tego czasu zajmuję się rolnikiem, zajmuję się dziećmi, które tam przychodzą tak dalej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Orlik, a klub, to są dwie różne sprawy. Za Orlik jest odpowiedzialne miasto i szkoła, i nic tutaj klub nie ma związanego z Orlikiem. To jest tylko moją dobrą wolą tak naprawdę, że ja żyję w dobrych stosunkach gdzieś tam z sekcją piłki nożnej i oni korzystają z tego Orlika. I oni po prostu... Ale mogę... Przepraszam, ja panu nie przerywam. Czekam. Po pierwsze, kiedy odbywają się zajęcia drużyny tramkarzy, prowadzę trening, w tym momencie dokumentuję to jako pracę na rzecz klubu, czyli jako trener, tak? I tak pobieram 295 zł. Natomiast te półtorej godziny jest wycięte z harmonogramu, jak pan prezes chciał wiedzieć, i za to nie pobieram żadnych dodatkowych uposażenia z Fundacji Rozwoju Sportu z Pucka, ani z miasta. To jest podstawowa sprawa. My mamy jako animatorzy płacone za 160
80 godzin wypracowane na Orliku. To nie jest tak, że Orlik jest otwarty od 9 do 21, za 12 godzin, za to jest wszystko płacone. Mamy płacone za wyrobione godziny, w których jesteśmy. Mamy przedstawiony harmonogram. Mamy, panie Różycki, mamy przedstawiony harmonogram, który jest harmonogramem przykładowym i na przykład jak dzisiaj jest wpisane, że od 16 do 21, to te godziny są, że tak powiem, ruchome. Dopiero po wypracowanym miesiącu składamy sprawozdanie z wypracowanych godzin do szkoły i do Fundacji Rozwoju Spódzka. Więc proszę nie mylić funkcji animatora Orlika z funkcją trenera, bo to jest w ogóle z tym niezwiązane. Ja pracuję dodatkowo, to jest mój dodatkowy zarobek, ale ja poświęcam się jako, poświęcam czas tutaj na Orliku dla dobra tej dzieci i też dla mnie, że gdzieś mam dodatkowy przychód pieniędzy, ale w tym momencie moja rodzina ten cierpi, tak? Ale nie można powiedzieć, że my łączymy pracę, bo to jest pan i pan kłamie. I mogę powiedzieć to wszemiło. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestię obozu, obóz był robiony na obiektach stali, dlatego że po rozmowie z panem kierownikiem sekcji, Tomkiem Freltem, stwierdziliśmy, że lepiej, żeby te pieniądze stały w klubie i będą spożywane na rzecz dzieciaków, które ten obóz z tego obozu korzystać. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób. Te pieniądze, które wpłynęły na obóz, nie zostały w żaden sposób przeznaczone na dzieciaki. Ja za obóz nie wziąłem złotówki, poświęciłem swój prywatny urlop poświęciłem, nie wziąłem złotówki i zaznaczę, nie miałem żadnych dokumentów podpisanych jako opiekun grupy. Nie byłem kierownikiem obozu, był kierownik obozu, więc oskarżenie, że porzuciłem obóz, jest bezpodstawne. Rzuciłem papierami, ponieważ pan prezes oskarżył mnie, że nie mam listy zawodników. To była bzdura, bo jeżeli w dniu rozpoczęcia obozu rodzice składali deklaracje, tam były nazwiska, pisali i tak dalej. A cała afera była o to, że była lista zawodników na mecz Olimpii w Grudziądz na inaugurację sezonu. Jednak pani kierownik to nie zrobiła, a ode mnie jako trenera wymagało się, żebym to zrobił, mimo że prowadziłem zajęcia o 7 rano za prawę, o 11 jeden trening, o 16 następny trening. Po raz kolejny powiem, nie wziąłem złotówki, nie miałem za to zapłacone, nie byłem opiekiem, nie podpisałem żadnych dokumentów, po prostu robiłem to charytatywnie i z dobrej woli i dobrą myślą o dzieciach. Jeżeli pan prezes zarzuca, że ja porzuciłem dzieci, to porzuciłem je o godzinie, jak tak pan prezes stwierdził, 23, a obóz kończył się w sobotę o godzinie 15 i na tą noc, gdzie zwykle było dwóch opiekunów, pozostało Tomasz Frelek i dwóch na drugą, było generalnie cztery. Więc bo więcej opiekunów w tę noc porzucono niż normalnie. Więc zarzut taki jest bezpodstawny. Zresztą myślę, że rodzice mogą to potwierdzić. Kolejna sprawa. Zajęć z piłki nożnej w żaden sposób mnie nigdy nie wspierał i ja nie pozwolę, żeby ten dziennik był może kserowany i korzystano z mojej wiedzy, ponieważ to są moje pieniądze, ja tam jeżdżę prywatnie, a że tą wiedzę gdzieś tam popularyzuję wśród chłopaków młodych i staram się przekazać w dobrej wierze, no to jest moja sprawa. Nigdzie w swoich obowiązkach jako trener nie miałem napisać, że mam przedstawić dziennik. Po drugie, dziennik prowadzę, bo muszę prowadzić, bo inaczej nie uzyskałem licencji trenera. Jest ten dziennik sprawdzany raz w roku przez tutaj Związek Piłki Nożnej, akurat Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej i tutaj jest to faktem, że ten dziennik musi być prowadzony. Więc nie mogę sobie pozwolić, że tego dziennika nie ma. Ja panu prezesowi nie pokażę tego dziennika, znaczy chciałem pokazać, ale nie zostawię, inaczej. Nie zostawię go, ponieważ pan prezes nie posiada kompetencji żadnych w tym zakresie. On nie jest trenerem piłki nożnej, nie jest żadnym trenerem, który by mógł moją wiedzę sprawdzić. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej osoby w klubie, która by mogła mnie sprawdzić. Więc to, co pan tutaj prezes próbuje zmierzać. Od kiedy jesteś koordynator, zadałem pytanie w SMS-ie, mamy sobie sam. Przepraszam, jest koordynator, kto jest koordynatorem? No to, więc na dzień dzisiejszy nie wiem, kto jest koordynatorem. Więc warto to podkreślić, że naprawdę to, co mówi pan prezes, to mija się w ogóle z prawdą. Nigdy nie byłem trenerem piłki nożnej. Funkcję tę prowadziłem społecznie za darmo.
Byłem jako kierownik sekcji, występowałem. Proszę się nie uśmiechać, bo tak było. Kogo była umowa? Umowa była na moją żonę Karolinę Puszczelek, podpisaną przez prezesa Gralaka. Bardzo proste pytanie, proszę Państwa, ja jak Kaczyński, nie mam konta. I mi tego jest do niczego nie potrzebne. Pieniążki były przekazywane na konto mojej żony. Jeśli... Nie, no było na konto chyba. Tak? Jeśli sobie dobrze przypominam, to przelewy były realizowane na konto mojej żony. Tak? Nie przypominam sobie, być może, że tak. Tu może. Proszę Państwa, nie mam Facebooka i ja nie komentuję. To pan prezes ma Facebooka i pan prezes non stop siedzi, pan prezes się komentuje, pan prezes się poklebia, pan prezes sobie dodatkowe komentarze chyba jako pan prezes i tam może jeszcze parę osób, które są z nim związane. Ja nie mam Facebooka! Proszę Państwa, nie mam Facebooka, na tym nie istnieje. Jak Kaczyński. Następnie. Proszę Państwa, zebranie pojednawcze odbyło się także 23 stycznia, na którym tu się odniosę do sekcji piłki nożnej. Pan prezes zaproponował mi wyjście z sekcji piłki nożnej, mojej sekcji jako sekcji Frelek, żebym ja sobie wyszedł z nią i żebym zrobił jak Marcin Gralak. Bo ja nie mam honoru. Marcin Gralak z sekcją wyszedł, ale Frelek nie chce. A ja odpowiadam tak. Ta sekcja to jest Kajs Kalduzio, to nie jest Kajs Frelek. Nigdy się tak nie zabawiałeś i nie będzie za dwa. To pan prezes twierdzi, że klub jest jego. I mam takie wrażenie, że on się nazywał KS Różycki. Odniosę się do tego. Takie były ustalenia, tak? Czemu piłka wydała najwięcej pieniędzy? Proszę Państwa, w zeszłym roku, bożejdę o tej porze marcową, kwietniową, ustaliliśmy z panem prezesem, jak tutaj, vis-a-vis. Co robimy? Rozwijamy się na bogato. Robimy, ile damy radę. Sięgamy po dzieciaki, werbujemy, sam pan prezes robił plakaty, jako chyba bodajże MPG, rozwiesiliśmy, efektem tego było 100 dzieci. Mieliśmy 100 dzieci na dzień, powiedzmy, do końca listopada. 100 dzieci. Jeśli w zeszłym roku mieliśmy 3 drużyny, a nagle mamy 6 drużyn, więc trzeba się liczyć, proszę Państwa, że koszty wzrosną. To nie było widzimisię. Nie była kolejna decyzja Tomasz Welek, że ja sobie robię więcej drużyn. Więc trzeba wziąć odpowiedzialność. Jeśli mamy więcej ludzi, więcej dzieci, więc mamy większe koszty. Bo sama organizacja meczów i sam transport po prostu więcej kosztuje. Takie było przyzwolenie. Nie było to tylko moja decyzja, ale i decyzja pana prezesa. Więc trzeba za to też brać odpowiedzialność, tak? A następną sprawą, panie prezesie, nie kojarzę pana jako tutaj siatkarza. Może gdzieś pan grał, nie wiem, ja pana nie widziałem. Ja byłem jako dzieciak 10-letni, grałem do 15 roku życia, później jestem od 11 lat. Być może, że pan grał, nie neguję tego. Ale na sporcie wiedza marna. Taka moja konkluzja, dziękuję bardzo.